Bardzo serdecznie witam wszystkich. Cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, ze mną tego wieczoru. Bardzo, bardzo. I zapraszam do mnie artystów. Pani Beata Ewa Białecka. Bardzo Wam chciałam podziękować, że przyjęliście moje zaproszenie, bo to wszystko było tak trochę późno, trochę niespodziewanie, trochę enigmatycznie. Także cieszę się, że zaufaliście. Nie wszyscy artyści, którzy biorą udział w wystawie, są dzisiaj z nami. Prezentujemy również instalację Kociego Kamudziego, który w tej chwili jeszcze jest w Japonii i niestety nie ma go z nami na wernisażu. Waldku, bardzo Ci dziękuję, bo kontakt z Kojim to jest właśnie dokładnie dzięki Tobie i on miał duże zaufanie do nas, także wielkie dzięki. Z tym za nami są prace Janusza Połoma, którego nie ma dzisiaj z nami, przynajmniej nie możemy go zobaczyć, albo który myśli cały czas ciepło i bardzo się cieszę, że te prace pani Marleta Bułatek pożyczyła nam na tę wystawę. To jest bardzo też ważny punkt tej prezentacji, którą stworzyłam. Nie ma z nami Arka Sylwestrowicza, którego też Państwo znają z innych prezentacji w naszej galerii, ponieważ otwiera dzisiaj w Elblągu galerii swoją indywidualną wystawę. Nie ma Piotra Nowaka, którego prace z kolekcji galerii to była prezentujemy również na wystawie. To nasz Zioma, który również pokazywał w naszej galerii dużą wystawę ceramiki, a w tej chwili tworzy, mieszka, pracuje w Norwegii. No ale jesteśmy my i mamy nadzieję, że Państwo z nami spędzą miły wieczór. Ja zanim oddam głos artystom, bo mam taką nadzieję, że będą chciały powiedzieć coś może Państwu, to chciałam się wytłumaczyć z tego tematu, trochę z tej wystawy, ale też powiedzieć przede wszystkim, ponieważ to tak naprawdę wyszła taka bardzo osobista opowieść i bardzo, tak jak mówię, jeszcze raz jestem Wam ogromnie wdzięczna, że wzięliście w tym udział i że mogę to robić dzięki Waszym pracom. Naprawdę to jest ogromna przyjemność i dla mnie po prostu też spełnienie jakiegoś tam marzenia, o którym myślałam długo, bo ten temat narastał, ten temat gdzieś tam się pojawił, był i te ćwiczenia z przemijania od długiego czasu już mają miejsce. Natomiast kształt ostateczny tej wystawy rzeczywiście jakoś tam ewoluował, zmieniał się i właściwie mogłabym ona zająć wiele takich przestrzeni, jak te, które w tej chwili prezentujemy. Mogło się znaleźć tutaj o wiele więcej artystów. Tak jak mówię, idea była spójna, natomiast pomysły na stworzenie obrazu tego ulotnego czegoś, o czym chciałam powiedzieć, trochę się zmieniały. Mam nadzieję, że Państwo zaakceptują taką moją wizję medytacji czy refleksji nad po prostu na przemijaniem, na tym, że nie mamy przed sobą nieograniczonej ilości czasu i że powinniśmy na to po prostu powinniśmy ocenić każdy dzień, bo nie wiadomo, który z nich będzie ostatni. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, bo to jest jeszcze bardzo jeden ważny punkt dla mnie też, dla galerii, dla tej wystawy, że mamy możliwość prezentowania filmu Marie-Joëlle Fontaine. To jest belgijska artystka wizualna, fotografka, tworzy instalacje. Dla mnie bardzo ważna postać, której twórczością też zafascynowałam się jakiś jeszcze czas temu. Nie było łatwo pozyskać dla naszej galerii te prace od studia Marie-Joëlle Fontaine. Niemniej jednak koniec końców udało się. Wczoraj dostaliśmy link do filmu. Także cieszę się, że w całości udało mi się stworzyć ten refleksyjny
obraz, tak jak sobie go wymarzyłam. Dziękuję bardzo. Temat przemijania jest mi bardzo bliski, również trzeba pogadać, bo jak jestem na wernisażach, to też się męczę. Ale temat przemijania jest mi bardzo bliski, każda chwila tutaj, tak? Nawet to, jak Państwo tutaj teraz stoją i czekają, aż skończymy, żeby zobaczyć ustawę, to jest przemijanie. Czekamy, jak zaczniemy. Tak, tak. I każda z tych chwil jest naszym przemijaniem. Wiem, że ludzie na co dzień się nie skupiają na tym, bo podobno gdybyśmy mieli taką totalną świadomość śmierci, to byśmy chcieli się zabić w rozum. Więc ja się skupiam na tym temacie. Bardzo Ci dziękuję, bo to już wcześniej się nie znałyśmy, że mnie zaprosiłaś, ty wystawiasz jakieś takie połączenie energetyczne, aż mówiłaś o tym. Jest mi to bardzo bliskie, zwłaszcza, że mam taki moment w życiu, który bardzo mocno wiąże się z tematem wystawy i z tym skupianiem się na przemijaniu, a potem też z procesem, z ciałem, z tym, co się zmienia w naszej psychice, w naszym rozumowaniu i naszym ciele. I zapraszam Państwa też do, jak ktoś chciał ze mną gadać, to ja jestem otwarta. Można pytać, przychodzić do mnie, mogę opowiadać o pracach. Dziękuję i przedłużam jeszcze. Jeszcze tylko chciałam podziękować Pani Mariole Lubanińskiej, która też nie po raz pierwszy jest u nas, a tym razem dzięki gości u nas obraz i artysta Sławomir Pietniński. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. I cóż, Was koniecznie go będę pytała, to czy to byś coś nie zrobić? Nie wiem. jeśli chciałabym coś powiedzieć, to tylko podziękować Państwu za najbliższą obecność, bo cóż byłoby o artyście, o którym świat nie ma pojęcia. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że nie tylko w swoim imieniu, za Państwa obecność. Oczywiście piękne dzięki za zaproszenie, no bo Szanowni Państwo, nasza praca tak naprawdę to są ćwiczenia z przemijania. Każda praca, którą wykonujemy, którą pokonujemy, bo to jest walka ze sobą samą również, to są ćwiczenia z przemijania. I myślę, że miałam przed chwilą możliwość zobaczenia wystawy, jest przepiękna, jest tak przejrzysta, jest czysta, jest taka, powiedziałabym, quasi japońska. Tam też to przemijanie jest bardzo istotne w całej tradycji. Gratuluję Pani Dyrektor i jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność. Tak przyszedł mi, dlatego się dorwałam do mikrofonu, bo przyszedł mi do głowy cytat z Szymborskiej. Nie wiem, w którym wierszu, nie pamiętam, mówi, że nie ma takiego życia, które choć na chwilę byłoby nieśmiertelne. Ja myślę, że cała sztuka polega na tym, żeby jakoś sobie na tę nieśmiertelność zapracować. Przynajmniej ja się staram. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz Państwa i tutaj zostałem zapytany w trakcie, przecież intencją jego, mojej twórczości było rozpracowanie tego, co miało być takie na stałe, zawsze, właśnie takie nieśmiertelne. I ćwiczenia z przemijania rozumiem tutaj jako próbę uczłowieczenia, albo też stworzenie kontekstu codzienności dla sztuki, która miała ze swojej idei być idealną. Właśnie ten romantyzm nauczył nas, że stajemy też w obliczu geniuszu idealnych form klasycznych i trudno jest nam zrozumieć, jak w momencie konfrontowania się ze swoim przemijaniem narasta ból. Właśnie o tym bólu, o sztuce, która dzisiaj jest nazywana totalitarną, jest ta praca, ale z drugiej strony w kontekście tego, co tutaj widzę, pojawia się moment, kiedy artysta tworzy taki
rodzaj umowności, takiej króliczej jamy, przez którą przemykamy i jesteśmy ponownie w czymś, co jest zaczarowane, ale z drugiej strony bardzo nam bliskie, codzienne. I myślę, że tego Państwu też życzę i sobie, żebyśmy mogli ocalać właśnie z taką sztuką. Dziękuję. Zapraszamy.